Twoje wsparcie ma znaczenie. Każda piątka jest dla nas istotna. Wejdź w link i rzuć piątaka. Bang! Ktoś powinien za to zapłacić. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Znajdujemy się, dotarliśmy w sumie zupełnie chronologicznie nijak, ale czemuż ma to dziwić. Dotarliśmy koniec końców do ratusza miejskiego w Brnie. Z ratuszem wiążą się przynajmniej dwie legendy. Jedna jest taka. Kiedyś naokoło grodu, naokoło Brna był smok, który pożerał tubylców. I nie wiedzieli, jak sobie z nim poradzić. Zgłosili się do pewnego chłopa, szewca, który wziął martwego byka, wszył w niego wapno, dał do pożarcia smokowi, smok go zjadł, bo byka rzecz jasna. Pił wodę z rzeki, pił, aż pękł. Słyszeliście kiedyś o takiej historyjce? Oczywiście ona jest super podobna do historii naszego szewczyka Gratewki z Krakowa. W Krakowie. Z tym, że jeśli widzieliście smoka w Krakowie, to wiecie, jak on wygląda. Wygląda trochę jak smok. Natomiast smok, ten brnieński, wygląda dokładnie tak. Ja nie wiem, czy to widać, ale na pierwszy rzut oka, jakbyście spojrzeli, gdybyście tutaj byli, to byście pomyśleli sobie: kurwa, forfiter. I często jest tak, że w pewnych opowieściach, w pewnych legendach jest źdźbło prawdy. Tutaj też ono takie może być. Jest duża szansa, że tureccy kupcy przywieźli, przypływając tutaj statkami, przywieźli ze sobą krokodyla. Dla nas był to, dla Czechów, ale w tej szerokości geograficznej to było niespotykane zwierzę. Ogromne i rzeczywiście nic dziwnego, że ktoś mógł pomyśleć, że to jest smok. Smok w Krakowie wygląda jak smok, jest przerażający, straszny. Ten pewnie też jest przerażający i straszny. Predator, kurwa. Ale już dzisiaj wiemy, że przypomina on krokodyla. Wcześniej nie można było sobie tego wygooglować i biedni ludzie z Brna nie wiedzieli, jak wygląda smok i czy to jest smok. Popatrz, jaka Francja. A teraz wychodząc na zewnątrz ratusza, znowu będziemy mieli do czynienia z Pilgramem. I znowu pojawia nam się postać Antona Pilgrama, który za brak zapłaty odpłaca śmieszkowanie. To ten, który w kościele świętego Jakuba zrobił postać z wypiętą dupką. Ten tutaj zrobił środkową wieżyczkę krzywą. No dobrze. Ateistycznym kraju, jakim są Czechy, pokazywanie ciągle kościołów jest co najmniej śmieszne. Znajdujemy się przed Morawska, Wesniczka, a Betlem? Nie, no to się tak nie nazywa, bez sensu. Kapucyńska Chropka, tak to się już prędzej nazywa. I rzeczywiście tutaj bracia mnisi kapucyni mają ogromną kryptę, która mieści niesamowitą ilość podziemi, a w nich oczywiście trupy. No i w związku z tym, że trupy, to ja średnio będę chcę to oglądać, zresztą razem z konkubiną. Ale dla turystów podobno ciężkie, ale mocne i niezapomniane wrażenie. Tutaj obok tle Matrix Skate and Snow Shop, który niestety nie wytrzymał pewnego czasu. Nie wiemy, jak mu szło, ale już został zamknięty. Oh no. Skate shopy upadają. Cóż, wspinamy się teraz do góry. To, co widzicie, to jest katedra Piotra i Pawła. Tam idziemy, będziemy szli przez pewien park. Chyba, że pójdziemy tędy po schodach, to wtedy park będzie później. No idziemy, niemniej jednak idziemy.
estetyczny dworzec główny w Brnie, tworzący pewną całość z jakże szpetną, jak to mówią Czesi, i szkaradną, jak to mówią Polacy, pocztą, strasznie zaniedbaną. Stanowią one swoistą granicę między starym Brnem a nowym Brnem i blokowiskami. To dno jest z górki pod górkę, z górki pod górkę i tak cały czas. Na szczycie wzgórza Petrow znajduje się katedra świętego Piotra i świętego Pawła. Początkowo wybudowana w renesansowym stylu, jednak później przerabiana na gotycki. Później jeszcze parę stylów zostało dorobionych, ale głównie to jest styl gotycki. Warto to miejsce odwiedzić, jest monumentalna, ciekawa. I to, co można jeszcze o niej dodać, to, że na 10 koronach czeskich właśnie ona jest wybita. Park, w którym jesteśmy, to jest to samo wzgórze, co katedra świętego Piotra i Pawła. Nazywa się ona Denisowy Set. Za mną przepiękna panorama Brna. Przede mną droga do centrum, a jeszcze na tej drodze do centrum stoi mi iglica Stella Wolności, która oznacza triumfat i zwycięstwo nad Napoleonem. No, przechodzimy do knajpy, w której byliśmy pierwszy dzień i było super sympatyczne. I wczoraj też było, mimo że jest mi napisane, że otewrzeno od 18, a jest zawrzeno. No nie wiem dlaczego. A szkoda, bo było bardzo sympatycznie i ludzie, którzy tutaj siedzieli, tworzyli bardzo sympatyczny i fajny klimat. Sympatyczny i sympatyczny. Bla 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 bla. Bla bla aha, oto problem. No ale niemniej jednak szkoda. Chlebka zawrzeno, znaczy to nie jest nazwa, to jest po prostu zamknięte. Więc idziemy do góry i idziemy do innej knajpki. Ja już. Ta-da! Własne zawolniczki. No i zobaczcie, tutaj większość osób, co jest fajne, może pić sobie na zewnątrz knajpy, nawet na zewnątrz, poza dosyć widocznymi granicami, bo po prostu siedzę sobie na schodkach. Knajpę mam jakieś 15 metrów za mną, niedaleko, ale nikt nie ma problemu z tym, że odchodzę z kuflem, bo po pierwsze mogę, nikt się do mnie o to nie przyczepi, a po drugie mogę, bo mają na tyle zaufania, no to jest tylko kufa, ja pierdolę, żeby nikt się tutaj nie srał, kufa. Niezła wiara, czy deszcz, czy nie, trzeba kulkę złapać. Mamy jeszcze 6 minut, a część z nich stoi tak od pół godziny. Jest dosyć spora ulewa. Pan teraz przestał, ale cały czas miotłą uderza w dach, żeby woda spływała. No a tam ludzie stoją i to i tak, niektórzy mają parasol, teraz widać, że większość ma, ale też tam nie miał. Dziękuję. I kawka z rana. Bývá zataženo, deštivo, v zimním období potom sněží. No niestety, jaka jest pogoda, chyba widzicie, nie sprzyja zwiedzaniu, dlatego dwie miejscówki super widokowe musieliśmy odpuścić. Jedna to jest zapora w Brnie, czyli Przehrada, i druga to jest wielka Klajdowka. Niestety, no jak widać, nie sprzyja to zwiedzaniu.
a i tak zdążyliśmy przemknąć do Suchej Nitki. Natomiast znaleźliśmy się w regionie, który administracyjnie nazywa się Brno Żabowrzeski. I tutaj są kolonie Nowy Dum, czyli właśnie modernizm, funkcjonalizm, którego przykładem była willa, którą zwiedzaliśmy. I niestety tylko z okien samochodu oglądamy to, bo naprawdę mokro, zimno i do domu daleko. Ale jeśli ktoś będzie w Brnie, interesuje się modernizmem, to warto przyjechać tu na to osiedle i popodziwiać te domki. Dziękuję. Kula. U nas w Poznaniu przynajmniej są też takie książki. Z założenia one służą do wymiany. Przynosisz jedną bierzesz. Przeważnie jest tak, że jednak ludzie biorą nic nie dając, a jak dają to co wzięli z poprzednich. Ja trochę się zachowam jak oni, bo nic nie mam w zamian. Ale jedno co mi się podoba, że tutaj jest sporo książek i to chyba nie najgorszych, w miarę ładnie wydanych. U nas jak trafiają dobre, to są zabrane raczej szybkim tempem, a później są jakieś takie podręcznik do matematyki, do fizyki, jakieś takie gówna, których wiadomo, że nikt nie weźmie. Nadają się tylko na makulaturę, z całym szacunkiem dla wszystkich książek. A tutaj naprawdę nieźle, a w ogóle z drugiej strony też są inne. Myślałem, że to będzie z jednej strony tylko. Znajdujemy się w miejscowości Trzebicz, czyli tak naprawdę znajdujemy się w Trzebiczi, ponieważ Trzebicz ma formę żeńską. I to jest takie trochę dziwne, zresztą podobnie jak tramwaj w języku czeskim. Mi się to kojarzy od razu z Ostrowią. Ostrów Mazowiecka, Ostrów ma formę żeńską. Mi bliższa jest forma męska, bowiem Ostrów Wielkopolski, więc w Ostrowie, a tam jest Ostrów, ale w Ostrowi. Tak czasem bywa, to są takie zagwozdki, ciekawostki lingwistyczne. Niemniej jednak znajdujemy się w Trzebiczi. To jest Bazylika Świętego Prokopa. Tak naprawdę wszędzie jest tak napisane, a tutaj zobaczyłem, że jest napisane Bazylika Panny Marii, a Świętego Prokopa, czyli no Bazylika Panny Marii i Świętego Prokopa. Podobno w XIII wieku zaczęto budowę tej bazyliki. Ona najpierw dostała dosyć mocno po głowie od Węgrów. Minął jakiś czas i później najechali tutaj Szwedzi. To co jest zastanawiające, bo wyczytałem właśnie, że to jest XIII wiek, a tutaj datują się na 1500, 600, 700, 800, 50, 862 rok. Jeśli się nie mylę, w cyfrach rzymskich, tak mi się wydaje, że to jest 1862 rok. No i tak to widnieje. To jest jedno z ciekawszych miejsc do obejrzenia w Trzebiczi, bo Trzebicz jest w sumie dosyć małą miejscowością. Jeszcze w jedno miejsce pójdziemy, bo aż sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jak nie będziesz szukała zapalniczki, to będzie obraz się mniej trząsł. Dzięki, chodźmy. Jakby ktoś szukał, to będzie wiedział o tym, że przy rzece z lewej strony ma szukać. Jedemy. Jesteśmy w żydowskiej dzielnicy, żydowskie miasto Trzebiczi i natknęliśmy się na tablicę upamiętniającą Antonina Kalinę. Antonin Kalina uratował ponad 900 dzieci. 22 lata po swojej śmierci, 3 lipca 2012 roku został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pokaż jak wygląda. Jaki ładny bruk. Idziemy do knajpki, może mają koszerną wódkę.
za mną synagoga. Do synagogi da się wejść, dla turystów są bilety. Nas czas nagli, nieopodal jest cmentarz też żydowski i cmentarz żydowski wraz z synagogą są na liście UNESCO. My idziemy dalej. Gospoda, piwo, mariaż. W tak pięknych okolicznościach przyrody wybraliśmy się na piwko. Jesteśmy nadal w żydowskiej dzielnicy. Okazuje się, że w żydowskiej dzielnicy jest mnóstwo zabytków. 120? Ponad 120. Naprawdę warto się tędy przespacerować. Są bardzo małe przejścia, takie jak to. Bardzo ciekawe, zadbane w większości domy, mnóstwo knajpek, ale nie ma ani jednej knajpy żydowskiej. Żydowska dzielnica z czeskim piwem, z czeską hospodą. Zdrówku. Ania, lepiej czuć wyżej? Już. Będzie dobrze? No, widać cię. No. Jesteśmy i po drodze zajechaliśmy w pewne miejsce, żeby się zaopatrzyć. To w sumie są środkowe Czechy, nawet bardziej chyba południowe, nie? W każdym razie... Teraz jesteśmy na Wyskowie chyba, ale jak się przejedzie 30 km, 20 km, czy tam w jedną, w drugą stronę, może nawet mniej, 10 km, to już jest po prostu na Morawie. No. No, czyli generalnie w sumie jesteśmy daleko od Polski, można rzec. Nawet jeśli odległościowo to jest mało dla Polaków, to... drugą stąd chyba 260 km. Polaków nie ma tu za wielu. Są. Są? Tak? A dużo jest turystów? No, dużo. Chyba najwięcej z Austrii i Chińczyków. No, chodzi mi bardziej o polskich turystów. A znajdą się co? No dobra, a te... No, tam w okolicy widziałeś ten zamek, więc to tam dużo... Łatwo się ogarnia jaranie tutaj? Jak ktoś pierwszy raz przyjedzie i ogólnie... Nie zna nikogo? Nigdy za granicą nie próbował nic sobie połapać, to naprawdę może mieć problem. Wcześniej nie sprzedają zagranicznie, tak normalnie, wiesz, no. Bardziej do siebie boją się. Tutaj za biletkę można mieć przypał straszny. Bardziej ci ktoś da na ulicy, jak już chce, to ci da tam na lufka albo nawet całego gramada, ale nie chce pieniędzy, bo się boi, czy to nie ustawka. No. Wiele razy się z tym trafiłem, no ale ja jakoś umiałem sobie tam poradzić, zawsze w jeden, dwa dni sobie połapałem jakiś kontakt. Tutaj w tych okolicach, jak przyjechałem, to po dwóch dniach miałem już taki solidny kontakt, że on bardziej chciał, był nastawiony, żeby minimalnie 50 brał. Ale miał na tyle dobre... A dobra stawka? Dobra dobka i dobra stawka. Znaczy, to ogólnie to był autor, ale mało kto by się kapnął, że to autor, bo naprawdę był tłusty, naprawdę zajebisty był. I on chciał przy 50, chciał ode mnie na polskie 10 złotych od worka. Czyli przy swojej tacy. No spoko, pewnie. Koledzy przyjeżdżali, to brali po 3 dychy. Że jak tam dyszka albo dwie sobie się zjadły, to spokojnie po 3. No spoko. No dobra. To co u nas puszczają, to jest gówno straszne. Że jak nieraz jadę, dadzą mi coś tam zajarać, to ja nie wiem, kurwa, czym to jest pisane, ale mam coś. No dobra, ale tak czy siak, nie wiem, w takiej Ostrawie albo w Pradze i tak jest łatwiej załatwić jarami niż tutaj, nie? No, ale to najlepiej chodzi właśnie do jakiegoś takiego baru i sobie... Obczaić, kto może być potencjalnym. Chociaż tutaj w tych okolicach chyba nikt taki nie siedzi w barze. Nie znam tutaj, a znam kilku typów, co tutaj sprzedają i mają. No to
Nie, raczej nie siedzą tutaj po torach, ale to siedzą na przykład przy tej rzece nieraz. Są takie miejsca właśnie, gdzie jest wiesz, no, poznać na kilometr, czy idzie go zapytać. No tak, wie, no, niewiara też zaczepiała w Brnie. Czyli mam czegoś na sprzedaż. Nie, mnie akurat nigdy tak w Brnie, ani tutaj nie, tak nie podszedł. Tylko takie małe laty widzieli raz, że siedzę. No, przy rzece siedziałem i żyłem na dzień na tym placu zabaw. No i później szli za mną i się tak pytali, czy mam coś sprzedać. Ja tak patrzę, kurwa, to ty jeszcze 15 lat nie masz, chyba nie wiem, 14. Nie mam nic. No a w ogóle chyba tak w Brnie trochę zauważyłem, że jak się pali w centrum, oczywiście teraz palę z większą uwagą po historii praskiej. Wiem, że to się może skończyć mandatem i zaborem mienia. I tak jest nieźle, no tak naprawdę w stosunku do Polski. Ale jak sobie siedziałem w centrum, to wyobrażam sobie, że siedząc na takich schodkach w zasadzie wszyscy czuli. I nikt nie zwracał kompletnie uwagi na to. Nie, że nie ma to nawet, o, zapalił, o, coś, no u nas zawsze, nie, ale tam ładnie pachnie, albo coś. Nie. A tutaj kompletny luz ma ta wiara, nie? Tutaj w zasadzie nawet, jak nie afiszujesz się, jak nie jesteś na ulicy, a byłbyś gdzieś właśnie, nie wiem, schowany za kioskiem czy coś, policja by to widziała. Wiele razy widziałem, że z kolegą kurzyliśmy bongo w centrum miasta i za kioskiem schowani, policja jechała, widziała. Chcieli po prostu nas z auta, musieli nas widzieć, że coś tam robimy. W dupie to mieli, jechali dalej. Wielokrotnie mi też mówili, że jak się stanie ci z boku, to nikt nie ma problemu. Bo w zasadzie oni też przychodzą do pracy po to, żeby pracować, nikomu problemu nie chcą. No to tak mi raz wytłumaczył i najważniejsze jest to, żeby dzieci nie widziały. A co ty sobie robisz, to jest twoja sprawa. Nie? Bo u nas tak ważył do dupy. No kurde, osobliwa kanapka. Mi się podoba. Tak? Mhm. No to super. Dobrze, że ty ją będziesz jeść. Mhm.